Witam Was na czwartej wideokonferencji w ramach programu PRL w Kumamie. Tak jak wiecie doskonale, projekt jest finansowany ze środków Muzeum Historii Polski w Warszawie w ramach projektu Patriotyzm Jutra. I dzisiaj naszym gościem jest pan Wojciech Borowik, który teraz na co dzień jest prezesem Stowarzyszenia Wolnego Słowa, o którym nasi poprzedni goście już też zdążyli wspomnieć. I pewnie temat Stowarzyszenia Wolnego Słowa też się pojawi i działalności tej organizacji teraz. Natomiast pan Wojciech też ma za sobą doświadczenie i życia w czasach PRL-u, ale też działalności opozycyjnej, tak, konspiracyjnej i też będzie o tym dzisiaj mówił. Formuła jest taka jak do tej pory, tak? Niczego nie zmieniamy, bo wydaje nam się, że ona się sprawdziła. To znaczy za chwilę oddam głos panu Wojciechowi. On spróbuje z tych kilku tematów, które jakoś sobie wymyślił, wybrał, myśląc o naszym dzisiejszym spotkaniu, spróbuje o kilku rzeczach powiedzieć, natomiast potem, jak zwykle, będzie czas na pytania. To oddaję głos. Dziękuję bardzo. Witam Was serdecznie przede wszystkim. I zacznę chyba od tego, o czym pewnie moi koledzy mówili, ale jestem zobowiązany jako szef tej organizacji, czyli Stowarzyszenia Wolnego Słowa. Jest to, można powiedzieć, w Polsce bardzo wyjątkowa organizacja, bo organizacja, która zrzesza głównie dawniej bardzo młodych ludzi, którzy w Polsce sprzeciwili się systemowi, no i doprowadzili w jakimś sensie do jego upadku. Ale zrzeszamy też bardzo młodych ludzi, którym bliska jest idea wolnego słowa w Polsce i na świecie. I obszar naszych zainteresowań jest dosyć bogaty. Po pierwsze, właśnie upamiętnianie tego, co się wydarzyło w naszych nieodległych dziejach. Upamiętnianie w tym sensie, że a tu mam spore doświadczenie, miałem dużo spotkań z młodzieżą. W zasadzie młodzi ludzie, nawet maturzyści, nie wiedzą o swojej najnowszej historii. Tak naprawdę nie wiedzą o swoich korzeniach. Dlaczego są wolni, dlaczego dzisiaj żyją w wolnej Polsce. I my staramy się to przypomnieć, bo to nie tylko jest ważne, ciekawe. Coś się stało? Dobrze, będziemy sobie radzić. Drugi obszar, którym się interesujemy, to jest obrona wolnego słowa dzisiaj w Polsce współczesnej, czego jak może doświadczacie, też nie jest takie proste. To wolne słowo, owszem, w Polsce istnieje, ale ma mnóstwo zagrożeń i my staramy się niemalże codziennie, w wielu sprawach interweniujemy. Powiedziałbym, nie jesteśmy pieścioszkami władzy, ponieważ każda władza wolałaby mieć media, które będą spolegliwe i nie będą patrzyły władzy na ręce. A my jesteśmy organizacją, która właśnie stara się władzy na ręce patrzeć i nie pozwala, żeby w jakikolwiek sposób wolne słowo było ograniczone. I trzeci obszar naszych zainteresowań, co pewnie też już wiecie, to wsparcie różnych organizacji, które działają dzisiaj na rzecz wolności, na rzecz niepodległości, na rzecz wolnego słowa na świecie. I to nasze wsparcie wygląda w ten sposób, że nie tylko pomagamy tym, którzy w swoich krajach o to walczą, ale pomagamy również uchodźcom, imigrantom, którzy w Polsce szukają swojego miejsca, bo ze swojego kraju albo zostali wyrzuceni, albo musieli uciekać, bo groziło im więzienie, a często nawet śmierć. Więc, tak jak mówię, ten zakres naszej działalności jest bardzo, bardzo szeroki, ale rozumiem, że nie będziemy rozmawiali o współczesności, chyba że sami wywołacie te tematy, bo one są bardzo ciekawe, a skupimy się na tym, co było wcześniej, na naszych korzeniach, wspólnych korzeniach wolnej Polski, wolnych mediów,
na waszej wolności przede wszystkim, bo ta walka właśnie była po to, żeby młodzi ludzie w Polsce nie pamiętali tego systemu, w sensie takim, żeby nie doświadczali. Bo oczywiście pamiętać trzeba, bo naród, który traci pamięć, traci też, powiedziałbym, elementarne, znaczy nie potrafi korzystać. Jeszcze może jedna rzecz związana z tą pomocą dla naszych przyjaciół, którzy walczą o wolność dzisiaj w świecie. Otóż jest to też takie spłacanie w zasadzie tego, co otrzymaliśmy kiedyś od wolnego świata. Jest to nasze zobowiązanie moralne, żeby pomagać tym, którzy dzisiaj są w gorszej sytuacji, w podobnej sytuacji, jak my kiedyś byliśmy. Ponieważ my dostawaliśmy ogromne wsparcie ze strony wolnego świata, ze strony Zachodu, to dzisiaj po prostu staramy się ten nasz dług honorowy w ten sposób spłacać. I teraz tak, o czym zaczniemy? Zaczniemy chyba o tym, że ja mam ogromny kłopot, żeby o tym mówić. Mówić o swojej przeszłości, o naszej działalności, bo mam takie wrażenie, że byliśmy pokoleniem spełnionym, pokoleniem szczęśliwym, dlatego że rozpoczęliśmy walkę, która zakończyła się sukcesem. Zaczęliśmy walkę z systemem, który w tym okresie, jak my drukowaliśmy bibułę, zakładaliśmy Solidarność, Niezależne Zrzeszenie Studentów, Federacji Młodzieży Walczącej, wydawało się, że ten system będzie trwał wiecznie. Wydawało się, że my, podejmując naszą aktywność, skazani w zasadzie jesteśmy na klęskę i tak naprawdę mało kto z nas wierzył, że osiągniemy sukces, że będziemy żyli w wolnym kraju. Powiem tak, byliśmy taką grupą na samym początku, w latach 70., kiedy powstawały pierwsze organizacje opozycyjne, kiedy powstawały pierwsze pisma poza cenzurą, grupą młodych idealistów, którzy, dla których było jedno najważniejsze przesłanie, żeby ten system zmienić. Ja mam pewien kłopot, jak o tym mówię, bo mam świadomość, że dzisiaj, tak jak obserwuję cały świat, młode pokolenie też ma, myślę, jakąś dzisiaj misję do spełnienia. Nie wiem, na ile to będzie trwałe. Myślę o tych odrzuconych, o tych, którzy dzisiaj protestują na ulicach w zasadzie wszystkich ważniejszych miast na świecie. Czy to pokolenie też dokona takich zmian w świecie, które będą może bliższe zwykłemu człowiekowi, bo trzeba pamiętać, że dzisiaj w Polsce i na świecie nie jest tak, że wszystkim żyje się bardzo dobrze. Żyje się pewnym ludziom stosunkowo nieźle, ale większość młodych ludzi ma ogromne problemy, żeby kupić mieszkanie, żeby się utrzymać, żeby znaleźć pracę. Więc myślę, że też jesteście w sytuacji oczywiście innej niż my, ale my zaczynaliśmy w podobny sposób. My nie chcieliśmy po prostu żyć w tym świecie, w którym się znaleźliśmy. I to sobie też trudno wyobrazić, w jakim świecie żyliśmy, bo to był świat, gdzie nie było Facebooka, gdzie nie było komputerów, gdzie nie było telefonów komórkowych, gdzie nie było supermarketów. No w zasadzie można powiedzieć, nic nie było. Były rządy jednej partii, była cenzura. Co to znaczy? To znaczy, że każda publikacja, która ukazywała się w Polsce i w całym bloku komunistycznym, musiała mieć pieczęć cenzury, bo inaczej nie mogła się ukazać. I to zarówno w radiu, w telewizji, w teatrze, w kinie, na koncercie, dosłownie wszędzie. Mało tego, o tym rzadko się mówi, nawet nekrologii czy zaproszenia na ślub, zaproszenia na imprezy też musiały być poddane cenzurze i cenzura często wkraczała w treść właśnie tych, wydawałoby się, często neutralnych ogłoszeń. Mało tego, żyliśmy w takim świecie, gdzie
sączono nam treści jedynie słuszne, była jedna ideologia, nie można było z tą ideologią specjalnie polemizować, jak chciało się robić karierę. Papieru nie było na wolnym rynku, tak jak jest dzisiaj. Papier był limitowany. W związku z tym, jeżeli ktoś nawet chciał napisać książkę, był pisarzem czy dziennikarzem, to miał rzeczywiście możliwość zakupu, ale ilość papieru była taka, jaka była potrzebna do napisania książki czy tekstu do gazety. Maszyny do pisania, bo nie było komputerów, tak jak powiedziałem, też były reglamentowane. W zasadzie wszystko było reglamentowane. Reglamentowane było życie. No w stanie wojennym oczywiście do tego doszły kartki, bo nie było niczego na półkach. Trzeba było dzielić to, czego i tak nie starczało dla wszystkich. I w takim świecie my nie chcieliśmy żyć, bo jeszcze co ważne, były granice, czego wy już nie pamiętacie, bo te granice, jeżeli są, to są bardzo przyjazne, ale generalnie przecież w naszej Unii tych granic już nie ma. A wtedy te granice były w zasadzie nie do przekroczenia. Ludzie nie mieli paszportów. Żeby dostać paszport, to trzeba było być rzeczywiście wyjątkowo zasłużonym dla systemu. Ale każda osoba, która wyjeżdżała, szczególnie na zachód, była podejrzana. Władza starała się taką osobę skłonić do współpracy, żeby jak pojedzie na zachód, zobaczy ten świat, to potem, żeby przyszła, zdała relację z tego, co tam się dzieje. Jeżeli będzie komunikowała się z ludźmi, z Polakami, którzy żyją na emigracji, to żeby po prostu na nich donosiła. Więc, tak jak mówię, to był świat, w którym my nie chcieliśmy żyć po prostu. Bo było biednie, nie można było się swobodnie wypowiadać i no i było ponuro, nudno. No był taki, można powiedzieć, co prawda mówiono o nas, że najweselszy barak w obozie komunistycznym, ale tak naprawdę nic ciekawego się nie działo. To były szare dni, które jeden za drugim przebiegały i to było wszystko. I teraz tak, my, młodzi ludzie, postanowiliśmy być wolni. Wolni w tym systemie, w którym zniewolenie było czymś oczywistym i jasnym. Jak sobie tę wolność wymyśliliśmy? Oczywiście wymyśliliśmy sobie wolność w ten sposób, że zaczęliśmy zakładać pisma, wydawnictwa i zaczęliśmy pisać to, co chcemy. Zaczęliśmy wydawać książki, które chcemy. Dam prosty przykład. Jak Czesław Miłosz dostał Nagrodę Nobla, to jedyne wydawnictwo w Polsce, które wydawało poezję i książki Miłosza, to było wydawnictwo nielegalne, wydawnictwo poza cenzurą. Wydawnictwo, które musiało sprzeciwiać się władzy. Władza nie dopuszczała do tego, żeby książki wybitnych poetów, pisarzy, często książki, które naprawdę nic tej władzy nie szkodziły, bo to były często po prostu piękne wiersze, ale nie pozwalały, żeby te publikacje się ukazywały ze względu na to, że sam poeta czy sam pisarz był źle nastawiony do systemu i w związku z tym nie pozwalano mu wydawać jego dzieł. I tak zaczęliśmy. Zaczęliśmy naszą rewolucję. Jak dzisiaj przyglądamy się temu, co się dzieje w krajach arabskich, gdzie te rewolucje, powiedziałbym, są bardzo gwałtowne, ludzie wychodzą na ulicę i walczą, to my podjęliśmy naszą walkę w taki bardzo specyficzny sposób. Po pierwsze podjęliśmy pokojową walkę i bronią, której używaliśmy, to był powielacz, czyli takie urządzenie do drukowania, bardzo prymitywne, do drukowania właśnie tego typu rzeczy. I papier służył nam jako amunicja, bo każda zadrukowana strona papieru, każda taka gazetka docierała do tysięcy ludzi i dzięki właśnie tym gazetkom przełamywaliśmy monopol komunistycznego państwa. Ten monopol staraliśmy się przełamywać wszędzie. Te nasze gazetki, które tak jak mówię, wychodziły poza cenzurą, one były niepokorne, wychodziły w szkołach,
młodzi ludzie wydawali takie gazetki w stanie wojennym, bardzo często, ale nie tylko w stanie wojennym. Wychodziły pisma dla nauczycieli, wychodziły pisma dla robotników. Taka słynna gazeta Robotnik, która powstała w połowie, znaczy w 1978 roku. To była gazeta, która miała ogromny wpływ na dalszy przebieg historii Polski, bo to była gazeta, która rzeczywiście była skierowana do środowiska robotniczego i dzięki tej gazecie zaczęły w Polsce powstawać wolne związki zawodowe i takim najważniejszym wydarzeniem oczywiście, które wolne związki przeprowadziły dzięki robotnikowi, dzięki temu pismu, które wychodziło w nakładzie 30 tysięcy, a czasami 50 tysięcy, to dzisiaj wydaje się żaden problem, ale każdy egzemplarz tego pisma był drukowany ręcznie, więc 50 tysięcy wydrukować ręcznie takiej gazety, oczywiście ona tak wyglądała, no to było wielkie wyzwanie. Jeszcze drukować tak, żeby ta gazeta nie wpadła, bo przecież Służba Bezpieczeństwa w tamtym okresie widziała w tej gazecie ogromne zagrożenie i po prostu polowała na nią. Więc to akurat nie jest robotnik, ale to jest przykład, że tak powiem, druku, który wtedy funkcjonował. Robotnik był drukowany na takiej ramce sitodrukowej, a sitodruk to była taka technika, którą kiedyś artyści wykorzystywali, dzisiaj wykorzystują do bardzo profesjonalnych wydruków. A my żeśmy przerobili ramkę sitodrukową na wysoko nakładowe urządzenie. Tylko tak jak mówię, jedyna wada tego urządzenia polegała na tym, że drukowane pismo było ręcznie. I do tego na początku potrzebne były trzy osoby. Jedna osoba, która po prostu raklą farbę przecierała przez taką siatkę sitodrukową. Druga osoba podnosiła ramkę, a trzecia osoba wyjmowała i wkładała papier. Później jeden z naszych kolegów dokonał wiekopomnego wynalazku i w tej ramce, która się unosiła w tym jednym ramieniu, została zamocowana gumka od majtek, no i dzięki temu to urządzenie samo się podnosiło i mogliśmy ograniczyć druk tej naszej gazety robotnika do dwóch osób. No to była powiedziałem rewolucja przemysłowa w naszym wydaniu i technologiczna jednocześnie. I teraz tak, to pismo Robotnik naprawdę odegrało, o czym pewnie mało z was kto wie, absolutnie historyczną rolę w rozwoju polskiej historii, bo dzięki Robotnikowi, a trzeba pamiętać, że w redakcji Robotnika były takie osoby jak Lech Wałęsa, Bogdan Borusewicz, Andrzej Gwiazda, pewnie o części z tych osób słyszeliście, Bogdan Borusewicz dzisiaj marszałek Senatu, Lech Wałęsa, legendarna postać, legendarny przywódca Solidarności, potem prezydent, również nieżyjąca Anna Walentynowicz, która zginęła w katastrofie smoleńskiej. I ci ludzie i to pismo doprowadziło do strajku w Stoczni Gdańskiej, czyli do strajku, który tak naprawdę rozpoczął najnowszą historię Polski, powstanie Solidarności, no i potem wiadomo, stan wojenny, opór, okrągły stół w 1989 roku, no i wolność, z której dzisiaj korzystamy. I teraz tak, jak powiedziałem, to wolne słowo tak naprawdę wszędzie mogło funkcjonować, bo wyobraźcie sobie, akurat tego doświadczyłem, wolne słowo również powstawało w więzieniu. Ja 13 grudnia 1981 roku, to jest ważna historyczna dla Polski data, to jest wprowadzenie stanu wojennego, zdelegalizowanie Solidarności, internowanie około 10 tysięcy osób, więc ogromna policyjna akcja. I my, będąc w więzieniach, również się nie poddawaliśmy i tam wydawaliśmy gazetki. Ja tutaj gdzieś te gazetki mam zreprodukowane, to później je pokażę. I te gazetki rozchodziły się po całym więzieniu. Tam oczywiście, gdzie siedzieli więźniowie polityczni, bo byliśmy odizolowani od więźniów kryminalnych,
I co ciekawe, takim największym skupiskiem osób internowanych w stanie wojennym to było więzienie w Białęce, o którym pewnie nie wiecie, że jest to jedno z największych, jeżeli nie największe więzienie w Europie. Czyli trzymano nas, powiedziałbym, też w takim historycznym miejscu. Ale tam, jak powiedziałem, również potrafiliśmy wydawać gazetki. Gdzieś pokażę, jak to wyglądało. O, one były, no tak właśnie, one były ręcznie oczywiście przez nas pisane, ale sama winieta reprodukowana była przez naszych kolegów z jakiejś takiej pieczęci zrobionej z wykładziny. No i technika była bardzo, powiedziałbym, skomplikowana, dlatego że oczywiście musieliśmy gdzieś zdobywać informacje. Informacje udało nam się zdobywać, dlatego że do więzienia zostało przemycone takie właśnie urządzenie, radyjko, bo nie można było oczywiście mieć żadnych urządzeń w więzieniu. Udało nam się przemycić takie małe urządzenie i dzięki niemu mieliśmy nasłuch na wolną Europę. Mieliśmy nasłuch, wolna Europa to była taka rozgłośnia, która nadawała po polsku i podawała informacje, te, których nie można było usłyszeć w oficjalnych środkach przekazu. I dzięki temu urządzeniu, a także dzięki zdobywanym przez nas informacjom, wydawaliśmy gazetkę, którą pisaliśmy ręcznie. Ten proces, tak jak mówię, był bardzo skomplikowany, bo trzeba było te informacje uzyskać. Potem ktoś redagował te informacje, robiliśmy makietę pisma i potem jedna osoba czytała te teksty, które trzeba było wpisywać, a pozostałe osoby po prostu w makietę wpisywały te teksty. No i dzięki temu osiągaliśmy czasami nakład, nie wiem, 5-6 egzemplarzy, które te egzemplarze sobie kursowały w więzieniu. No i chyba myślę tyle na początek, chociaż jeszcze jednej rzeczy powinienem powiedzieć i was też do pewnej rzeczy, przepraszam, zachęcić. Otóż jest mnóstwo, chyba spadłem gdzieś kartkę, trudno. Jest, bo my sobie nie zdajemy sprawy do dzisiaj, jak ważna była rola wolnego słowa w historii świata, a w naszej historii najnowszej w szczególności. To widać zresztą też podczas tych rewolucji, które dotknęły te despotyczne kraje arabskie, gdzie oczywiście internet, Facebook czy inne portale społecznościowe przecież odegrały fundamentalną rolę, bo one pozwalały komunikować się ludziom i po prostu brać udział w demonstracjach, brać udział w proteście wymierzonym przeciwko znienawidzonym dyktatorom. Tak u nas wolne słowo, te gazetki, które budowały więź między ludźmi, które przekazywane były z rąk do rąk, budowały tak naprawdę strukturę niezależnego społeczeństwa i doprowadziły do upadku systemu. Także rola wolnego słowa jest naprawdę, naprawdę ogromna. Ja teraz tutaj idąc do was wyszedłem z takiej konferencji, którą organizuje Polskie Radio, w zasadzie portal Polskiego Radia, który ma wspaniałe serwisy historyczne. Zachęcam was, żeby do tych serwisów zajrzeć. Te serwisy mają o tyle wspaniałe zaplecze, że korzysta się z zasobów radiowych. I tam są różne zdarzenia pokazane, różne postaci. Nie tylko na tej zasadzie, że oglądamy jakieś właśnie obrazki, czy czytamy teksty, ale możemy często posłuchać i zobaczyć osoby, których już dzisiaj nie ma, a które dzięki archiwum, wielkiemu archiwum Radia Wolna Europa są dzisiaj dla nas dostępne. Radio Wolna Europa to, można powiedzieć, był taki Twitter czy Facebook w naszych czasach, bo zapomniałem o tym powiedzieć, Wolna Europa to była rozgłośnia najbardziej znienawidzona przez komunistyczne władze. Rozgłośnia, która nadawała do wszystkich krajów komunistycznych.
nadawała nieocenzurowane informacje, audycje. Tam się też pojawiały piosenki, poezja, no wszystko. I docierało to do Polski, mimo tego, że te audycje były specjalnie zagłuszane, więc żeby tego słuchać, trzeba było mieć anielską cierpliwość, bo to był taki ryk, huk, przez który przybijały się słowa i czasami słyszało się co piąte, dziesiąte słowo, ale mimo tego ludzie siedzieli przy odbiornikach, słuchali, bo chcieli dowiedzieć się, co tak naprawdę w Polsce się dzieje. I ja myślę, że chyba na początek tyle, bo ja mógłbym jeszcze dużo mówić, ale sądzę, że moi koledzy już dużo opowiedzieli, więc myślę, że ciekawie będzie, jak porozmawiamy. Okej, to słuchajcie, to bardzo dziękuję panu Wojciechowi i moja prośba, tak jak zwykle, o zgłaszanie się z pytaniami. Okej, to ze szkoły pana Skibińskiego zapraszamy. Chciałam zapytać, w jaki sposób pomagano osobom represjonowanym w wyniku działalności konspiracyjnej w czasach PRL-u? Ta pomoc w różnych okresach wyglądała bardzo różnie, ale myślę, że nie przesadzę, jeżeli powiem, że największą rolę odegrał w tej sprawie Kościół katolicki, dzięki któremu, szczególnie w stanie wojennym, można było zorganizować pomoc ludziom na ogromną skalę. Ta pomoc, ja wrócę potem do lat 70., ale ten stan wojenny, powiedziałbym, był takim dla nas najtrudniejszym czasem, najtrudniejszym okresem. Skala represji była olbrzymia. Tak jak powiedziałem, samych internowanych było ponad 10 tysięcy, aresztowanych tych osób, które były skazane, siedziały w więzieniach, to jest kolejne kilka tysięcy. Osób, które były wyrzucane z pracy, kolejne tysiące. Studentów, którzy byli wyrzucani ze studiów, czy uczniów, którzy byli wyrzucani ze szkół, kolejne setki. I w związku z tym ta pomoc wyglądała, a z kolei Kościół katolicki jako jedyny miał legalną strukturę, na której można było pomoc oprzeć. I ta pomoc wyglądała w ten sposób, że staraliśmy się osobom, które traciły pracę, nie mogły tej pracy dostać, staraliśmy się wypłacać zasiłki, zbieraliśmy pieniądze wśród naszych kolegów, wśród członków Solidarności, wśród członków innych organizacji, które w stanie wojennym zostały zdelegalizowane. I do momentu, kiedy te osoby nie uzyskały pracy, staraliśmy się im jakieś drobne zasiłki wypłacać, tak żeby oni mogli przeżyć, żeby mogli utrzymać rodzinę. I drugi taki ogromnie ważny nurt pomocy to pomoc zagraniczna. To jest to, o czym mówiłem na początku. Bez tej pomocy byśmy sobie zwyczajnie nie dali rady, bo ta pomoc miała dwojaki charakter. Po pierwsze, pomagano nam poprzez to, że przemycano do Polski urządzenia poligraficzne, bo tak jak mówiłem, w Polsce nie można było kupić urządzeń do drukowania, nie można było kupić specjalistycznego sprzętu, nawet farby. W związku z tym wszystko to musiało do nas być przemycone z zachodu. I tu ogromnie pomagali nam obywatele, działacze, wolontariusze z całego świata, no szczególnie ze Stanów Zjednoczonych, ze Szwecji, z Niemiec, z Francji. I to był ten pierwszy nurt, taki dla nas, powiedziałbym, dla walczących najważniejszy, dla konspiracji, dla podziemia. No a drugi nurt, taki, który był zorganizowany przez związki zawodowe na Zachodzie, to była pomoc adresowana dla poszczególnych rodzin. Rodziny osób więzionych, osób, które straciły pracę, czy były represjonowane w inny sposób, były obejmowane takim, można powiedzieć, patronatem jakiejś jednej rodziny na Zachodzie. I ta rodzina opiekowała się w ten sposób, że przysyłała paczki tej rodziny, paczki żywnościowe, bo trzeba pamiętać, że w stanie wojennym po
Po prostu w zasadzie niczego nie można było dostać, a osoby, które nie pracowały, były szczególnie jeszcze dotknięte, bo nie mogły dostać kartek, czyli były dodatkowo pozbawione możliwości zakupu nawet tego, czego nie można było w sklepach dostać albo dostać z wielkim trudem. A pamiętajmy, że wtedy na kartki było wszystko, od obuwia przez żywność, cukier, wędliny, mięso, ale też buty, ubrania itd., itd. Czyli wszystko było na kartki i bez, jak ktoś nie posiadał kartek, to w zasadzie nie mógł niczego normalnie kupić. Więc ta pomoc ludzi z zachodu, właśnie skierowana do poszczególnych rodzin, do poszczególnych osób, które były represjonowane, była ogromnie ważna. I oczywiście była też pomoc, która przychodziła na adresy kościołów, bo tak jak powiedziałem, no kościół był jedyną wtedy legalną instytucją, która mogła taką pomoc przyjmować i potem udzielać jej osobom potrzebującym. Przychodziło dużo właśnie różnych rzeczy, od ubrań przez, nie wiem, mąkę, kaszę, no takie produkty trwałego użytku. No i one były lekarstwa, co było ogromnie ważne, bo wielu naszych kolegów po przejściach więziennych czy po internowaniu po prostu też no, mieli ogromne kłopoty ze zdrowiem, z układem krążenia, z układem nerwowym. Więc to była taka bezcenna pomoc, która przychodziła do kościołów i była rozdzielana dla potrzebujących. Jeszcze innego rodzaju pomocą służyli studenci, wolontariusze, którzy pomagali rodzinom z małymi dziećmi, osobom, których jeden z rodziców siedział w więzieniu. To było też ogromnie, ogromnie ważne, bo takie wsparcie było potrzebne, a zdarzało się też tak, że czasami dwoje rodziców, znaczy ojciec i matka siedzieli w więzieniu, zostawały małe dzieci, jakaś rodzina się zajmowała, ale ta pomoc wolontariuszy była naprawdę tutaj no, czymś bardzo potrzebnym i myślę, że dzięki temu te rodziny no, w jakiś sposób normalnie przetrwały. Aha, to jeszcze wrócę może do tego, skąd i kiedy ta pomoc się tak naprawdę zaczęła rodzić. Ona się zaczęła rodzić w roku 1976, czyli dla Was to absolutnie już prehistoria. W rok 76, można powiedzieć, był takim rokiem, który wywołał wszystkie następne kolejne zdarzenia, czyli powstanie Komitetu Obrony Robotników, pierwszej legalnej, może nielegalnej, bo to złe słowo, bo ona była nielegalna, jawnej organizacji opozycyjnej. Później powstał Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela, później Konfederacja Polski Niepodległej, później w wyniku strajku stoczni Solidarność, Niezależne Zrzeszenie Studentów. Ale w czerwcu 1976 roku zdarzyła się rzecz, powiedziałbym, fundamentalna. Doszło do strajków i manifestacji robotniczych w związku z ogłoszeniem przez władze wysokiej podwyżki na żywność, bo wtedy trzeba pamiętać, sama gospodarka nie funkcjonowała jak dzisiaj, nie było wolnego rynku, tylko wszystkie ceny na wszystkie produkty ustalała władza odgórnie. I w związku z tym ta podwyżka na artykuły żywnościowe spowodowała spontaniczny wybuch w wielu miastach, sprzeciw robotników, demonstracje, krwawo stłumione przez milicję obywatelską. Wielu ludzi zostało aresztowanych, wielu ludzi zostało pobitych, wielu ludzi zostało wyrzuconych z pracy. I wtedy pojawiła się idea pomocy tym ludziom. Po raz pierwszy wtedy, znaczy, no chyba w takiej skali po raz pierwszy, polska inteligencja zdobyła się na to, żeby zorganizować pomoc robotnikom. I wtedy nastąpił, można powiedzieć, taki sojusz inteligencko-robotniczy, coś, czego władza komunistyczna najbardziej się obawiała. Bo władza chciała, żeby społeczeństwo było podzielone, żeby robotnicy nie mieli nic wspólnego z inteligencją, bo robotnicy stanowili ogromną siłę. Ci robotnicy w wielkich zakładach pracy,
A z kolei inteligencja mogła dawać im idee, mogła ich organizować. I właśnie to, że udało nam się, bo też w tym brałem udział, wtedy zorganizować taką pomoc dla tych represjonowanych, dla siedzących w więzieniu, dla wyrzuconych z pracy, dla ich rodzin, no to było chyba takie nasze największe doświadczenie, które potem przynosiliśmy w stanie wojennym, a pomagaliśmy w różny sposób, szukając adwokatów, którzy nie bali się występować w obronie tych ludzi, organizując pomoc finansową dla tych, którzy, dla rodzin osób, które siedziały w więzieniu, czy dla tych, którzy byli wyrzuceni z pracy. I organizowaliśmy też oczywiście pomoc psychologiczną, żeby podtrzymać tych ludzi na duchu, żeby nie dali się władzy złamać. No i tu można powiedzieć, zaczęła się nasza przygoda, czyli ten taki sojusz inteligencji i robotników, który, tak jak powiedziałem, potem zaowocował strajkiem w Stoczni Gdańskiej, powstaniem Solidarności. I wtedy ten sojusz inteligencko-robotniczy no, był już bardzo, bardzo wyraźny i dzięki temu Solidarność odegrała tak wielką rolę w historii nie tylko Polski, ale całego świata. Zgłasza się ze szkoły pana Mełecha. Widzę osoba, to zapraszam. Dzień dobry. Jak ocenia pan wolność słowa w polityce PRL-u, a obecnej? Pytanie, które się powtarza zresztą do różnych naszych ekspertów, więc jesteśmy ciekawi pana opinii. Przede wszystkim jest inaczej. Można powiedzieć tak, że w Polsce komunistycznej, w PRL-u, nie było wolności słowa. Jedyne wolne słowo, które wtedy funkcjonowało, to były słowa księży wypowiadane podczas homilii w kościołach. I wolne słowo było obecne w publikacjach niecenzuralnych, znaczy niecenzurowanych, może tak, może lepsze słowo, wychodzących poza cenzurą, w wydawnictwach niepokornych, ale generalną zasadą było to, że wolności słowa nie ma. Dzisiaj w Polsce jest zupełnie odwrotnie. W Polsce mamy wolność słowa. Natomiast nie ukrywam i nasze stowarzyszenie też nie ukrywa, że istnieje pokusa z różnych stron, żeby to wolne słowo okiełznać, ograniczać, uzależniać. I też powiedziałbym wykorzystywać je czasami w niecnych celach. I jakie, bo tak jak powiedziałem, w państwie komunistycznym nie było wolnego słowa. To wolne słowo było tylko tak naprawdę wśród ludzi wolnych, którzy to wolne słowo wydawali poza cenzurą, narażając się, pamiętajcie, bo o tym nie powiedziałem, na represje, na więzienie, na różnego rodzaju inne dolegliwości, jak utrata pracy, utrata, wywrócenie ze studiów, bo wtedy byliśmy bardzo młodzi i ryzykowaliśmy tak naprawdę całym naszym życiem, karierą, wszystkim. A dzisiaj jest tak, jak to obserwuję, że po pierwsze jest biznes, są wielkie koncerny, które powiedziałbym, może nie tyle to wolne słowo ograniczają, ale powodują, że przekaz staje się bardzo wybiórczy i jak się bierze pewne tytuły do ręki, to będzie wiadomo z góry, co te tytuły napiszą i będzie też wiadomo, czego nie napiszą i w jaki sposób tego nie zrobią. Podobnie jest z mediami elektronicznymi. Jeżeli oglądamy, nie wiem, TVN, Polsat i telewizję Trwam, to z grubsza możemy spodziewać się, jaki będzie przekaz i jakiego przekazu nie będzie.
I powiem w ten sposób, że dzisiaj duże zagrożenie dla wolnego słowa polega na tym, że takie koncerny medialne mogą eliminować pewne sposoby myślenia z obiegu publicznego. I jest to bardzo niedobra praktyka. Ona niestety bardzo często zdarza się mediom publicznym, czyli Polskiemu Radiu i Polskiej Telewizji. Jest tak, że politycy, którzy przychodzą do władzy, mają ogromną chęć, żeby zawładnąć tymi instytucjami i szczególnie, żeby programy informacyjne, publicystyczne o władzy mówiły jak najlepiej i w jak najmniej korzystnym świetle przedstawiały opozycję. I tu powiem tak, że każda z opcji politycznych tego doświadczyła i każda niepomna tego, że to się tak czy owak wcześniej przeciwko nim odwraca, w dalszym ciągu to usiłują robić. W zasadzie od początku naszej wolności, od 1989 roku, nie było takiego momentu, że te media publiczne nie były polityczne, nie służyły, powiedziałbym, pewnym grupom politycznym i pewnym w związku z tym ideom. I żeby nie, mówiąc językiem kolokwialnym, nie wycinały dziennikarzy, którzy się nie mieścili w tej konwencji, którzy chcieli powiedzieć o czymś inaczej, chcieli po prostu coś innego i o czymś innym opowiadać. Widać to też w doborze informacji. Też często, jak się ogląda pewne programy informacyjne, no dla mnie to nie jest trudne. Z grubsza spodziewam się, czego nie usłyszę, czy czego się nie dowiem z jakiegoś dziennika, czy z programu informacyjnego. Więc to są te takie, powiedziałbym, zagrożenia, które z tego płyną. Ale tu nie ma niestety dobrych rozwiązań, bo tak jak jest wolne słowa, tak jest wolny rynek. I na szczęście jest tak oczywiście, że każdy może sobie własny tytuł otworzyć, może własną gazetę wydawać. Tylko powiem w ten sposób, to jest możliwe, tylko tak jak z polityką. Mieliśmy, czy tak jest, że ten system partyjny nam się strasznie utrwalił i żeby wejść z nowym produktem jest bardzo trudno. No to się udało panu Palikotowi, ale tylko dlatego, że miał wielką kasę. Bo gdyby tych pieniędzy nie miał, to powiedzmy sobie szczerze, nie miałby żadnych szans, żeby przełamać monopol tych partii. I podobnie jest troszkę na rynku mediów, że te instytucje okrzepły, są bardzo silne finansowo i konkurencji w zasadzie trudno wejść i mieć i być, powiedziałbym, prowadzić taką medialną opozycję, czy no nie być właśnie w tym głównym nurcie. Jest to ogromnie trudne. Ja tu widzę właśnie dla wolnego słowa ogromne zagrożenie, bo o ile jeszcze te prywatne wszystkie instytucje, mogą wyrażać poglądy swojego właściciela, ale z drugiej strony no dziennikarze powinni mieć swobodę wypowiadania się również w tych mediach prywatnych. Natomiast media publiczne są w Polsce problemem, bo media publiczne rzeczywiście powinny służyć całemu społeczeństwu w jego różnorodności, czyli raczej oddawać te wszystkie nurty i te sposoby myślenia, które u nas istnieją. Ja jeszcze muszę powiedzieć, jak mówimy już o wolności słowa, też taką, powiedziałbym, rzecz dla tych wolnych mediów przykrą. Otóż media czy dziennikarze często tej wolności słowa nadużywają, nie bacząc różnymi nieprawdziwymi informacjami, które są prawdziwe, ale są podawane w taki sposób, że mogą wywoływać zupełnie odmienne wrażenie. I
Moim zdaniem obok wolności słowa powinna być też ogromna odpowiedzialność za słowo, bo słowem można zabić. Dzisiaj słowem wypowiedzianym w telewizji, którą ogląda kilka milionów ludzi, czy w gazecie, którą czyta kilkaset tysięcy ludzi, potem ta wiadomość będzie powtórzona gdzieś na innych łamach, nie będzie zweryfikowana, będzie nieprawdziwa, taką wiadomością można człowieka nawet zabić. I myślę, że to jest ta druga strona wolnego słowa, że jeżeli mamy wolność słowa i z niej korzystamy, to powinniśmy korzystać tak, żeby wszystkie odłamy opinii publicznej miały dostęp do mediów. I druga rzecz, żeby z kolei korzystać z tej wolności w taki sposób, żeby być odpowiedzialnym za jej używanie, żeby po prostu nie robić krzywdy innym, że tak powiem, bo się kogoś nie lubi, bo się kogoś chce zniszczyć, właśnie wykorzystując, czy korzystając z wolności słowa. Kolejne pytanie. W takim razie z Wałbrzycha pytanie ze szkoły pana Magierskiego. Co było dla pana osobiście cennego w tamtych czasach? Za czym pan tęskni? No, za tym, że byłem wtedy dużo młodszy. No, za tym na pewno. Może nie w waszym wieku, ale niewiele starszy też. To za tym tęsknię, a tak, no właśnie tęsknię za tym, bo ja wtedy miałem takie poczucie absolutnej wolności. Mimo tego, że przesiedziałem się w więzieniu, że nie miałem pracy, że musiałem, a miałem dwójkę małych dzieci już później. No nie miałem łatwego życia, byłem zawodowym rewolucjonistą. Ale miałem takie poczucie absolutnej wolności, to znaczy robiłem, co chciałem. Uważałem, że trzeba z tym systemem walczyć właśnie w taki sposób, w jaki to robię, wydając pismo, bo w latach 82-89 wydawałem swój miesięcznik. Poza tym prowadziłem kolportaż wydawnictw, no robiłem mnóstwo rzeczy różnych. Powielałem kasety magnetofonowe, które wtedy też były takim orężem, które stosowaliśmy. Więc przede wszystkim żal mi od tego, że już nie będę tak młody i myślę tak, no może to złe słowo, ale chyba tak odważny jak wtedy. Dzisiaj myślę, już bym się w różnych sprawach zastanawiał, jak postąpić. Wtedy w zasadzie nie było żadnego wahania, no, trzeba było coś robić, robiłem. Trzeba było iść plakatowałem, ulotki rozrzucałem, ale przede wszystkim poczucie wolności, że wydawałem swoje własne książki, swoje własne pismo, nikt mnie nie kontrolował, niczego ode mnie nie chciał. Po prostu byłem człowiekiem naprawdę wolnym. To jest nieprawdopodobne poczucie. Nie było żadnej poprawności. Po prostu wszystko było możliwe. Mhm. I było zgłoszenie chyba z Lubaczowa, prawda? Od pana Kopciucha. To zapraszam. I poseł drugiej kadencji. Transfera tych spotkań była podobna. Nie słyszymy pytania. Jeszcze raz. Spotykał się pan z ludźmi jako współpracownik KOR-u i poseł drugiej kadencji. Czy atmosfera tych spotkań była podobna? No to jest pytanie, powiedziałbym, niełatwo odpowiedzieć na to pytanie, bo ta atmosfera była na pewno inna. Problemy były zupełnie inne, bo wtedy w czasach KOR-u nasza walka tak naprawdę szła o to, żeby Polska stała się wolnym krajem, żebyśmy wyzwolili się spod radzieckiej kurateli, czyli żeby obce mocarstwo nie miał wpływu na to, co się u nas dzieje.
i chcieliśmy też, żeby robotnicy uzyskali należne im prawa, prawa do wolnych związków zawodowych, do godnej pracy, do godziwego wynagrodzenia. Myślę, że wtedy nie wszyscy z nas myśleli o tych zmianach, które mają przyjść, jako o zmianach, które wprowadzą w Polsce no taką dosyć, można powiedzieć, skrajną wersję kapitalizmu. I tak jak mówię, przy ogromnych różnicach, bo my wtedy mieliśmy inne cele. My wtedy chcieliśmy wspólnie z robotnikami zmienić Polskę, z tym, że byliśmy idealistami, bo myśleliśmy, że wystarczy tylko odsunąć komunę od władzy, no i będziemy wszyscy bogaci, szczęśliwi, półki się napełnią, wszyscy będziemy mieli dość pieniędzy, żeby te produkty nabyć, że każdy dostanie mieszkanie, no w ogóle będzie Eldorado. Tak myśleliśmy. Niewielu z nas myślało w kategoriach zmiany systemu, który właśnie poprzez radykalne przekształcenie w sferze ekonomicznej doprowadzi do bezrobocia na ogromną skalę, do tego, że będą padały zakłady pracy, do tego, że przestaną istnieć gospodarstwa rolne, że po prostu ogromna masa wykluczonych, wtedy to było około 3 milionów ludzi. 3 milionów ludzi, którzy nie mieli pracy, którzy, powiedziałbym, nie mieli żadnych perspektyw w najbliższym czasie na jej otrzymanie, bo gospodarka dopiero wtedy przekształcała się i oczywiście łatwo było pewne rzeczy likwidować, trudniej było pewne rzeczy uruchamiać. Więc atmosfera była zupełnie inna, ale i problemy były inne. My wtedy mieliśmy pewien problem. Ja byłem zaprzyjaźniony bardzo przez cały okres działania w opozycji, potem jak ta osoba była ministrem, potem jak była posłem, z Jackiem Kuroniem, który jest taką legendą polskiej opozycji, jednym ze współtwórców właśnie Komitetu Obrony Robotników, osobą, która dawała twarz tym zmianom po 1989 roku. Był ministrem pracy, występował w telewizji co tydzień i ludzi przekonywał do tych zmian. Przekonywał, że teraz będzie nam ciężko, że rzeczywiście jest to bezrobocie, no ale będą zasiłki, te słynne jego zupy dla bezrobotnych i tak dalej, i tak dalej. Atmosfera była inna, choć po tym właśnie jak wiele, wiele rozmów toczyłem z Jackiem Kuroniem, no to powiedział, że pewne rzeczy mogliśmy zrobić inaczej. To znaczy, można było pewne rzeczy przeprowadzić w taki sposób, żeby nie doprowadzić tak gwałtownie, tak radykalnie do pauperyzacji wielkiej części społeczeństwa. Może nie większości, a naprawdę wielkiej części. I najpóźniej oczywiście staraliśmy się to jakoś naprawiać, zmieniać w taki sposób, żeby ludziom, którzy do dziś często są w beznadziejnej sytuacji, i ta beznadziejna sytuacja się przekłada też na rodziny. Jest tak, że to często na wsi, w tych PGR-owskich przecież wioskach, bezrobotni rodzice, bezrobotne dzieci, a w ogóle taka totalna beznadzieja. Nie ma się jak wyrwać z tego zaklętego kręgu. I staraliśmy się różnymi projektami, programami właśnie do tych ludzi docierać i już może nie tym osobom, które też ulegały często wielkiej demoralizacji, a nie dlatego, że chciały, tylko dlatego, że jak człowiek pozostaje bez pracy, nie może końca z końcem związać, no to i popada w różne złe nawyki, w alkoholizm bardzo często. No, był to taki nasz duży wyrzut sumienia, że te przemiany, konieczne przemiany, bo to widać dzisiaj, prawda, jak Polska się rozwija, jakim krajem
jesteśmy, jak patrzymy na wszystko, co nas otacza, to że one były potrzebne, tylko ten koszt naprawdę był, naprawdę był być może za wysoki, dlatego się nie da cofnąć już, ale w gronie właśnie ludzi, którzy zakładali KOR, często takie dyskusje toczyliśmy, no, ponieważ byliśmy wrażliwi, ta wrażliwość nasza przecież powstawała w czasach komunistycznych, kiedy pomagaliśmy robotnikom, to tu mieliśmy, no, czuliśmy taką, powiedziałbym, niemoc tego tytułu, że nie mogliśmy im wszystkim pomóc. No nie było siły, prawda? Tak jak mogliśmy pomóc w 1976 roku w zasadzie wszystkim, którzy tej pomocy oczekiwali i potrzebowali. Tak jak pomagaliśmy w zasadzie wszystkim w stanie wojennym, tym, którzy byli prześladowani, siedzieli w więzieniach rodzinom, to tu byliśmy bezradni. I ta bezradność, powiedziałbym, no tak się przynajmniej dla mnie i myślę, że dla wielu moich przyjaciół odłożyła i jest to nasz taki wielki wyrzut sumienia, że no, ludzie, którzy dokonali tych zmian, przez te przemiany, że tak powiem, zostali najbardziej dotkliwie dotknięci. To widzę ze szkoły pani Agaty Muchy, tak? Czyli Sosnowiec. Miał pan bardzo wiele pism opozycyjnych, czy nie wystarczyłoby jeden albo dwa tytuły? W pana biografii na portalu Encyklopedia Solidarności wyczytałam aż 6 tytułów. Z czego wynikała ta wielość? Nie, jeszcze raz musimy poprosić o wyraźnie. Niewyraźnie. W pana biografii na portalu Encyklopedia Solidarności wyczytałam aż 6 tytułów pism opozycyjnych. Z czego wynika ta wielość? Z czego wynika wielość działania w grupie? Tak, praca. Z czego wynikała? No z tego, że rzecz się kształtowała historycznie. I najkrócej mówiąc, pewne tytuły istniały w pewnym czasie, a inne w innym. I też warunki, w których funkcjonowałem, były różne. Z tym, że to może mała poprawka, to nie tylko pisma, ale również wydawnictwa. Bo moja taka pierwsza przygoda i najważniejsza przygoda życia to jest przygoda z niezależną oficyną wydawniczą, czyli z pierwszym niezależnym od władz pozacenzuralnym wydawnictwem, którego szefem i założycielem był Mirosław Chojecki, z którym mieliście spotkanie i na pewno wam o tym opowiadał. Tak jak mówię, to była moja największa przygoda i ona najdłużej też trwała, bo zaczęła się w 1977 roku, kiedy wydawnictwo powstało i zakończyła w 1989, kiedy, no, można powiedzieć, zakończyła swoją działalność, chociaż to wydawnictwo istnieje do dzisiaj, w tej formule, czyli w tej formule podziemnej, niezależnej, zakończyła w 1989 roku, więc można powiedzieć, że w tym sensie moje uczucia były naprawdę trwałe i z tym wydawnictwem byłem bardzo mocno i gorąco związany. Drugi tytuł, Robotnik, pismo, które powstało, tak jak mówiłem, w 1978 roku, które to pismo, też nie wiem, czy wiecie, ma wielką tradycję, bo sam tytuł został zaczerpnięty z tytułu, który wydawał Józef Piłsudski w czasach konspiracji, w tych czasach, kiedy on konspirował. Więc my, zakładając Robotnika, nawiązywaliśmy wprost do tych czasów, do czasów Robotnika Józefa Piłsudskiego i chcieliśmy być troszkę jego kontynuatorami. Chcieliśmy kontynuować jego ideje, czyli ideje walki o wolną, sprawiedliwą, niepodległą Rzeczpospolitą. I to była druga miłość mojego życia.
można powiedzieć, w tym okresie, bo to pismo przestało wychodzić w roku 81. Ostatni numer wyszedł pod koniec 81. roku, tuż przed stanem wojennym. A mam taki sentymentalny związek z tym pismem też z prostego powodu, ponieważ w pracowni mojej żony znajdowała się główna drukarnia robotnika, i która na szczęście nie wpadła. A tak jak powiedziałem, te nakłady robotnika były ogromne. To było kilkadziesiąt, 30-50 tysięcy egzemplarzy, więc sama konspiracja była skomplikowana. Trzeba było wnieść papier. Pismo wychodziło co tydzień, co dwa różnie. Trzeba było wnieść papier, zadrukować, potem wynieść zadrukowane ryzy i tak non stop. W taki sposób, żeby policja się, czy milicja wtedy nie zorientowała, służba bezpieczeństwa, a jednocześnie, żeby sąsiedzi też nie nabrali podejrzeń i nie donieśli na przykład dzielnicowemu, że tam coś dziwnego się dzieje. Na szczęście ta drukarnia była tak położona, że mieliśmy w dużym wieżowcu przy ulicy Tamka, wysokim wieżowcu, na ostatnim piętrze, w zasadzie na poddaszu. I na tyle mieliśmy szczęście, że było kilka wejść. W związku z tym, jak koledzy wchodzili z plecakami, to wchodzili innym wejściem, wychodzili z kolei innym, od innej strony. Także można było się nie zorientować, chociaż gdyby ktoś dłużej i uważnie się przyglądał, to wiedziałby, że na pewno tam jest tajna drukarnia, bo ci nasi koledzy, powiem szczerze, dzisiaj wyglądali w taki sposób, później wam pokażę zdjęcie, w taki sposób, że byli dosyć rozpoznawalni dla policji, ale pokażę to zdjęcie, bo myślę, że ono też zobrazuje, jak łatwo można było na nas trafić. I nie wiem, czy będzie widać. Ale z grubsza tak wyglądali nasi koledzy, czyli długie włosy, brody, taki powiedziałbym typ XIX-wiecznego konspiratora. Nie wszyscy oczywiście, ale akurat ci, którzy drukowali, to bardzo specyficzny typ ludzi. Ale udawało nam się. Drukarnię naszego tutaj też na tym zdjęciu jest Adam Michnik, który właśnie w tym miejscu, który był z nami internowany w Białęce, a dzisiaj redaktor Gazety Wyborczej. Także to była druga miłość mojego życia i nie tylko dlatego, że ja się utożsamiałem z filozofią pisma Robotnik, ale też dlatego, że byłem związany fizycznie z redakcją i z drukarnią, która po prostu działa się, można powiedzieć, u mnie w domu, bo z kolei w domu, gdzie mieszkaliśmy, była drukarnia okładek nowej, bo książki drukowały się w ten sposób, że w innym miejscu drukowane była zawartość książki, a w innym miejscu okładki, które były drukowane po prostu inną techniką i u mnie w domu były drukowane okładki do książek nowej, więc jak widać, to były dwie takie moje miłości, które nie tylko, że tak powiem, których wyroby nie tylko kochałem, również kolportowałem, przekazywałem je do kolegów w innych ośrodkach, do Krakowa, do Gdańska, w różne miejsca, na Śląsk. Ale to była taka miłość, powiedziałbym, bo ja tego dotykałem prawie codziennie. I z tej miłości też narodziła się pod koniec, znaczy w 81 roku przed stanem wojennym, taka seria biblioteczka, którą nazwaliśmy Biblioteka Robotnicza. I to właśnie była taka seria, która powstała w porozumieniu Niezależnej Oficyny Wydawniczej pisma Robotnik. Ona była, można powiedzieć, taka troszkę lewicowa, bo zresztą Robotnik miał konotacje lewicowe, prawda? Robotnik to było sztandarowe pismo Polskiej Partii Socjalistycznej, bardzo ważnej partii w okresie zaborów i później w okresie dwudziestolecia Polski niepodległej po 18 roku. No i my do tego nawiązywaliśmy, nasza biblioteczka też do tego nawiązywała. Drukowaliśmy tam publikacje, książki, sylwetki najwybitniejszych działaczy właśnie tej Polskiej Partii Socjalistycznej,
która w PRL-u działała na emigracji, no i też dzieła jeszcze też często z początku XX wieku, które też nie były dostępne w Polsce w normalny sposób. I to się skończyło 13 grudnia 1981 roku. Wtedy zostałem internowany, znalazłem się w Białęce. No i w Białęce powstała kolejna miłość mojego życia, bo właśnie w mojej celi wspólnie z kolegami wydawaliśmy pismo, które chyba pokazywałem już, pismo, które nazywało się Koniem przez świat i które ręcznie pisaliśmy, które ukazywało się w nakładzie od 2 sztuk do 8-10, w zależności od tego, no, ile mieliśmy materiału i jakie było zapotrzebowanie. No ale też ta działalność, która jest związana z pismem wychodzącym w Białęce, skończyła się po moim wyjściu z więzienia. Po wyjściu z więzienia kontynuowali to pismo już inni koledzy. No ja siłą rzeczy nie bardzo miałem jak im pomóc. I następne przedsięwzięcie, którym się zająłem, to był taki miesięcznik społeczno-polityczny Wakat, który sobie pomyśleliśmy z kilkoma kolegami. No, okazywało się, że wtedy jak ktoś miał dobry pomysł, dobre teksty, dobrych współpracowników, to można było stosunkowo łatwo takie pismo założyć. Łatwo się mówi oczywiście. Łatwo w tym sensie, że można było łatwo myśleć, ale żeby takie pismo wydawać, to już trzeba było ogromnie dużo współpracowników. A wszystko to, pamiętajcie, budowało się od podstaw, bo stan wojenny doprowadził do tego, że wszystkie struktury, które istniały przed 13 grudnia w tak zwanym karnawale Solidarności, w istnienia związku, zostały rozbite i musieliśmy wszystko budować od początku, więc żeby takie pismo ukazało się i potem regularnie co miesiąc się ukazywało, a miało około, to było takiej mniej więcej objętości, tak wydawane, to jest inny tytuł, ale z małą czytoneczką, około 100 stron, no to było wielkie przedsięwzięcie, to jest chyba pismo Praworządność, bardzo, bardzo ważne pismo związane z Komitetem Helsińskim, bardzo ważną instytucją, która nas wspierała ludzi, którzy walczyli o wolność. Wspierała głównie przez to, że miała znakomitych prawników i pomagała nam w procesach, no, w różnych sprawach. I ten wakat to też takie troszkę moje dziecko. Pismo wydawane było do 1989 roku, jak się zaczął okrągły stół, potem wybory, to po prostu zaangażowałem się już w wybory. I w związku z tym pismo przestało się okazywać. Jeszcze w czasach tak zwanego karnawału założyłem też własne wydawnictwo, wydawnictwo Od Nowa. I to wydawnictwo robiliśmy z kolegami z NZS-u. To było takie wydawnictwo, które docierało z kolei do kręgu ludzi, którzy założyli Niezależne Zrzeszenie Studentów. No i to chyba wszystko, tak jak mówię, to były różne sytuacje, różne czasy i każda z tych rzeczy była niepowtarzalna. Jeszcze byłem związany z Tygodnikiem Mazowsze. Oczywiście Tygodnik Mazowsze to było największe pismo podziemne wychodzące w latach 82-89. To była też taka jedna karteczka. O, tu jest właśnie ten Tygodnik Solidarność z taką czerwoną winietą, wychodził nielegalnie, miał często kilkaset tysięcy nakładu, drukowany był w różnych miastach, w różnych drukarniach i z tym pismem byłem związany, ale głównie poprzez kolportaż, ponieważ prowadziłem kolportaż na dużą skalę, to Tygodnik Mazowsze był, można powiedzieć, taką najważniejszą pozycją w tych moich publikacjach, którymi dysponowałem. No i był przede wszystkim
gazetą, można powiedzieć, która ukazywała się co tydzień, więc co tydzień ja dostawałem kilka tysięcy egzemplarzy tygodnika Mazowszyny i musiałem w krótkim czasie to pismo rozpowszechniać. Oczywiście no to polegało na tym, że przekazywałem jakąś część jednej osobie, inną część innej osobie, te osoby przekazywały dalej i tak funkcjonował kolportaż. To zapraszam ze szkoły pana Krzysztofa Mełecha. Dzień dobry. Dlaczego był pan przeciwny obradom okrągłego stołu? Dobre pytanie. Byłem przeciwny i powiem szczerze, dzisiaj nie jestem pewien, czy nie miałem racji. Chociaż powiem tak, że jak się zakończyły obrady Okrągłego Stołu i Komitet Obywatelski, to była taka instytucja, która powstała przy przewodniczącym Solidarności Lechu Wałęsie, dostała mandat, żeby zorganizować wybory. Te, jak pamiętacie, pierwsze wybory, jeszcze niedemokratyczne, bo opozycja mogła, czy Solidarność mogła w tamtych wyborach zdobyć około 30% mandatów w Sejmie, no i walka była o 100% mandatów w Senacie. To jak się ta kampania rozpoczęła, i troszkę o tej kampanii powiem, bo potem wrócę, dlaczego byłem przeciwnikiem Okrągłego Stołu. Jak ta kampania się zaczęła, to jednak włączyłem się w pracę komitetu i chyba przez to, że moi koledzy, o jednym piśmie zapomniałem, zaraz właśnie do tego wrócę, moi koledzy z Komitetu Obywatelskiego wiedzieli, że jestem przeciwnikiem Okrągłego Stołu, w związku z tym zesłali mnie do takiego okręgu wyborczego, który miałem nadzorować, wspomagać, wwozić plakaty i tak dalej, do okręgu legnickiego. Trzeba pamiętać, że województwo legnickie to w tamtych czasach to była największa baza wojsk sowieckich w Polsce. W zasadzie jak się wychodziło w Legnicy na ulicę, to tam było więcej wojskowych rosyjskich niż normalnych ludzi na ulicach. I ta kampania była strasznie przez to trudna i dziwna. Tam ludzie rzeczywiście się bali, bo te wojska rosyjskie, które były dla nas zagrożeniem, prawda? Bo zawsze baliśmy się, że jak dojdzie do zmian, to Rosjanie tego nie zaakceptują, wjadą sowieckie czołgi, no i zniszczą naszą wolność. I tam, w tamtym regionie to było namacalne, bo te czołgi, te wojska, te ciężarówki, ci żołnierze, oni byli po prostu obecni na ulicach. I kampania w związku z tym przebiegała w taki specyficzny sposób. Jak my tylko powiesiliśmy plakaty solidarnościowe, cokolwiek, to one natychmiast w nocy znikały i w zasadzie rano, jak objeżdżaliśmy miasto, to nie było śladu po naszej kampanii wyborczej, bo wojska rosyjskie żądały, żeby absolutnie wszystkie symbole solidarnościowe w tym mieście zniknęły. I teraz tak, bo zapomniałem powiedzieć o jednym fragmencie, odpowiadając na poprzednie pytanie, bo jeszcze byłem redaktorem naczelnym robotnika pisma Polskiej Partii Socjalistycznej, która odradzała się wtedy w Polsce i zarówno Polska Partia Socjalistyczna, jak i pismo, którym kierowałem, było właśnie przeciwne obradom Okrągłego Stołu i przeciwne było z kilku powodów, ale ponieważ właśnie ja wyrażałem swoją opinię jasno i publicznie, bo w swoim własnym piśmie, więc koledzy, którzy Komitet Obywatelski tworzyli, wiedzieli, że nie jestem sympatykiem tego rozwiązania. A dlaczego nie byłem? Nie byłem z dwóch powodów. Po pierwsze, do Okrągłego Stołu nie usiadła cała opozycja, tylko ta opozycja antykomunistyczna czy solidarnościowa, tylko jej część, którą można powiedzieć wskazał Lech Wałęsa. I dużo osób, które też dzisiaj są czynne w polityce,
Na przykład pan prezydent Bronisław Komorowski również był wtedy przeciwny obradom Okrągłego Stołu właśnie z tego powodu, że ta reprezentacja, która siadła do rozmów, nie była reprezentacją, która odzwierciedlałaby całokształt czy wszystkie nurty opozycji. Na przykład, co charakterystyczne, przy Okrągłym Stole nie było reprezentowane Niezależne Zrzeszenie Studentów. Druga, oprócz Solidarności, najważniejsza siła antysystemowa. Mało tego, władze nie chciały zarejestrować Niezależnego Zrzeszenia Studentów, ponieważ bały się radykalizmu, takiego, powiedziałbym, otwartego antykomunizmu, i w związku z tym nasi, że tak powiem, którzy siedli przy Okrągłym Stole, NZS-u nie zaprosili. I to był pierwszy powód, ale drugi powód. Ja uważałem, że komuniści są tak słabi, że nie warto się z nimi, nie warto siadać do stołu i zagwarantować im, powiedziałbym, bezkarności za to, co zrobili Polsce przez lata swoich rządów. Uważałem, że jesteśmy bardzo blisko tego, żeby ten system obalić, że on już jest tak przegniły, że to jest tylko kwestia czasu, miesiąc, dwa, może pół roku, żeby ten system upadł. I zobaczcie, że tak się stawało, bo tak się stawało i w Czechosłowacji, tak się stawało w NRD, tak się stawało w NRD, czyli w tej części Niemiec, która była pod rządami komunistycznymi. Tak się stało w Rumunii. Co prawda tam te zajścia były krwawe, no ale widać było, że ten system po prostu już jest na tyle słaby, że nie przetrwa. I uważałem, że powinniśmy dokonać, no tak jak to się troszkę dzisiaj dzieje w krajach arabskich, prawda, czy za pomocą demonstracji, za pomocą wymuszenia zmiany tego systemu na system demokratyczny, w pełni demokratyczny, z wolnymi wyborami od początku, i że było to możliwe. Natomiast obrady Okrągłego Stołu, co zrobiły? Bo zrobiły mnóstwo dobrego, no bo doprowadziły do tego, że te przemiany w Polsce odbyły się bez rozlewu krwi, co jest bezcenną wartością, ale też doprowadziły do tego, że wiele osób odpowiedzialnych za stan wojenny, za zbrodnie komunistyczne, po prostu uniknęły odpowiedzialności. I uważam, że to jest to zło, na które nie powinniśmy się wtedy zgodzić, a obrady Okrągłego Stołu zaproponowane, zresztą nomen omen przez szefa bezpieki i milicji, no siłą rzeczy musiały narzucać bezkarność tym ludziom. Dlatego byłem przeciwny i tak jak mówię, dzisiaj nie mam zdania, co było lepsze. Czy lepsze było to, że dogadaliśmy się i zagwarantowaliśmy bezkarność tym ludziom? Czy lepiej było jednak postąpić wtedy radykalniej, no i jednak rozliczyć ten system, bo on do dzisiaj nie został rozliczony tak naprawdę. I dlatego jest takie w społeczeństwie, no nie ma takiej jasności, nie wiadomo, co jest czarne, co jest białe, właśnie poprzez to, że siedli, dogadali się, podzielili się władzą, jedni uniknęli odpowiedzialności, no i jakieś takie to wszystko jest niejasne, czyli jedni warci tak naprawdę drugich. Zapraszam do zadawania pytań ze szkoły pana Kopciucha. Czy Muzeum Komunizmu, którego pan był inicjatorem, ma służyć po przestrodze, ma też inne cele, na przykład rozbawić zwiedzających? Jeszcze raz prosimy, bo zaczęło się dobrze od Muzeum Komunizmu, natomiast nie wiemy, co dalej. Czy Muzeum Komunizmu, którego pan był inicjatorem, ma służyć ku przestrodze, czy ma też inne cele, na przykład rozbawić zwiedzających? Czy ma służyć przestrodze, czy ma też inne cele? Czy przestrodze, czy inne cele, tak? Dobrze. Tak, jeszcze tam coś było.
To może zacznę od tego, że nie byłem inicjatorem tego szczytnego przedsięwzięcia. Inicjatorami tego przedsięwzięcia byli wspaniali ludzie, wspaniali wielcy Polacy. Pan Andrzej Wajda, wybitny, może największy polski reżyser filmowy. Pan Jacek Fedorowicz, znakomity satyryk, felietonista, pisarz. I pan Czesław Bielecki, znakomity architekt. Ci trzej panowie plus grupa ludzi z nimi związana zawiązała taki projekt, który się nazywał Muzeum Komunizmu Socland, który to projekt miał ogromne wsparcie wielu znakomitości w Polsce i za granicą. I w pierwszej fazie realizował się wystawami, dużymi wystawami, które były opowieścią o polskim, ale nie tylko, komunizmie. Tak, te wystawy były w Warszawie, Krakowie i w Łodzi. Potem my już jako instytucja miejska robiliśmy wystawy w Warszawie, wystawę poświęconą Bibule, czyli właśnie tej niezależnej naszej działalności, wystawie poświęconą plakatom Solidarności, Lechowi Wałęsie, no mnóstwo takich rzeczy związanych z naszą historią, ale mogę powiedzieć tak, że to już jest historia. To już jest historia, ponieważ cały projekt oparty właśnie był o tych trzech znakomitych ludzi. Zostało w pewnym momencie podpisane porozumienie pana prezydenta Warszawy Lecha Kaczyńskiego z fundatorami tej fundacji w sprawie utworzenia Muzeum Komunizmu. I powstała właśnie instytucja miejska, którą ja w jakimś momencie też kierowałem. I ta instytucja miała być instytucją samorządową, powołaną przez prezydenta miasta, ale niestety w połowie tego roku pani prezydent ze względu na fundusze miejskie, po prostu na dramatyczny stan finansów miasta, postanowiła zrezygnować z tego projektu. W związku z tym Muzeum Komunizmu, które tak naprawdę jest nam bardzo potrzebne, bo ja zwiedziłem wszystkie kraje, które były rządzone przez komunistów, i oni mają tego typu placówki, instytucje, i mówią o swoich zasługach dla tych przemian w naszej części Europy i świata, a my nie mamy takiego miejsca, w którym moglibyśmy się pochwalić tego typu opowieścią. To oczywiście wielkie rzeczy zrobili Niemcy, Berlin, mur berliński. No a my się nie mamy czym pochwalić, bo projekt został ostatecznie rozwiązany. Była taka szansa, że ta placówka dzięki panu Wajdzie powstanie w Krakowie, ale niestety w Krakowie też się na to w najbliższym czasie nie zanosi przez fundusze, którymi miasto nie dysponuje. Więc trzeba sobie szczerze powiedzieć, no dla mnie z wielką przykrością, żeby projekt został zamknięty. To teraz ze szkoły pana Skibińskiego, bo tam widzę dwie ręce. Był pan uczestnikiem wielu wydarzeń, które dla nas są już historią. Wiele z nich wciąż budzi kontrowersje, na przykład obrady Okrągłego Stołu czy stan wojenny. Jaki jest pana stosunek do tych wydarzeń z perspektywy czasu? No to o Okrągłym Stole było już. Tak, o Okrągłym Stole troszkę opowiedziałem. Może do tego jeszcze za moment wrócimy, bo ja powiem szczerze, ja nie rozumiem, dlaczego stan wojenny, czy ocena stanu wojennego, bo nie stan wojenny, dlaczego ocena stanu wojennego budzi kontrowersje. Znaczy,
Ja myślę, że to tylko może wynikać z tego, że był okrągły stół. Bo to troszkę wygląda w taki sposób, że ta nasza wolność, okrągły stół, to wynika tylko i wyłącznie z tego, że Jaruzelski wprowadził stan wojenny, prawda? Spacyfikował Solidarność, pozamykał ludzi w więzieniach, doprowadził do katastrofy gospodarczej w Polsce, zmarnował tysiącom ludzi zdrowie i kariery. I w ogóle, znaczy mnie, ja tego nie rozumiem, jak można tego typu zdarzenie oceniać pozytywnie. Tym bardziej, że wiadomo, i to coraz bardziej powszechnie wiadomo, że Polsce nie groziła wtedy żadna interwencja radziecka. To wynika jasno z dokumentów, które zostały ujawnione przez Rosjan w związku z tym czasem. Więc ja powiem szczerze, absolutnie nie widzę żadnego usprawiedliwienia i nie widzę tutaj, dlaczego to miała być kontrowersja. Może ta kontrowersja może wynikać tylko z jednego, tak naprawdę, z tego, że przez porozumienia okrągłego stołu, i tu właśnie wracam, bo one rzeczywiście stanowią cały czas taki problem, o którym można dyskutować, ale przecież to porozumienie okrągłego stołu właśnie zagwarantowało tym ludziom, którzy prowadzili stan wojenny, którzy powinni podlegać naprawdę jednoznacznej ocenie, bezkarność. Bo przecież widać te śmieszne procesy, które się toczą, czy wobec tych osób, które są odpowiedzialne za śmierć górników w kopalni Wujek. Za dwa miesiące będzie 30. rocznica tego dramatycznego wydarzenia. W ogóle będzie 30. rocznica stanu wojennego. Jak stan wojenny z tym, powiedziałbym, całym okropieństwem może być pozytywnie oceniany? Nie rozumiem tego. Powiem tak. I nie rozumiem, dlaczego jest ta kontrowersja. Ja często prowadzę tego typu dysputy i naprawdę nie rozumiem. Ja znam wyniki badań opinii publicznej i wiem, że z tych badań wynika, że mniej więcej te opinie są podzielone pół na pół. Ale naprawdę nie jestem w stanie zrozumieć, z jakiego powodu. Może, nie wiem, właśnie nauczyciele będą bardziej obiektywni, bo ja tu nie widzę żadnego, no nie wiem, nawet jednego elementu, który mógłby być po stronie stanu wojennego. No a okrągły stół budzi emocje i będzie budził emocje z jednego powodu, że okrągły stół ma swoje konsekwencje dzisiaj. Pamiętajmy, że w jakimś sensie oczywiście można powiedzieć, bo okrągły stół, znaczy nie tyle sam okrągły stół, co konsekwencje okrągłego stołu. Bo konsekwencje okrągłego stołu dla jednych były takie, że po prostu Polska odzyskała wolność, no i mogliśmy wprowadzić normalną gospodarkę, wolny rynek, wolność słowa i tak dalej. A dla innych, ja myślę, że się interesujecie polityką i tu łatwo byłoby wskazać, która ze stron politycznych, po której stoi stronie, inni uważają, że po prostu część naszej opozycji dogadała się z władzą, że tak powiem, zrobili skok na kasę, przejęli co takie smakowicze kąski związane z gospodarką, mediami i tak dalej, i tak dalej. Innych do tego podziału tortu nie dopuścili i w związku z tym ci inni uważają, że to jest niesprawiedliwe. A przede wszystkim odbyło się to kosztem ludzi, właśnie kosztem tych, którzy stracili pracę, których zakłady zostały zamknięte i tak dalej, i tak dalej. I w związku z tym sprawiedliwość trzeba przywrócić właśnie poprzez uwłaszczenie tych, którzy na tych przemianach wyszli fatalnie. Czyli to jest okrągły stół, może budzić emocje, bo to jest spór polityczny, spór, który nie tyle dotyka samego faktu rozmów z komunistami, tylko skutków, które ten okrągły stół spowodował. Dla jednych modernizację i zmianę ustrojową bez rozlewu krwi, a dla drugich dogadanie się części elit z komunistami,
przejęcie, że tak powiem, kawałka tortu dla siebie, a innym figa z makiem. Także tu dyskusję rozumiem i ona będzie trwała, myślę, dopóki te pokolenia, a może nawet dłużej, związane z Solidarnością, ze stanem wojennym, będą czynne politycznie. Natomiast, tak jak mówię, nie znajduję absolutnie żadnego argumentu za stanem wojennym, żadnego. Chętnie, jak macie takie argumenty, to chętnie wysłucham, bo ja nie znajduję. Zapraszam, to ze szkoły pani Agaty Muchy. Włącz mikrofon. Pan jak wiele kontaktów się utrzymał z ludźmi ze środowiska opozycji? Nachyl się nad tym. Jak wiele kontaktów utrzymało się ze środowiska z ludźmi? Teraz słychać. No więc właśnie. To jest, zacznę od tego, że nasze stowarzyszenie jest organizacją, która zrzesza osoby, które kiedyś działały, nie tylko oczywiście, które działały w opozycji. I jesteśmy jedną z takich organizacji, ale największą w Polsce i najbardziej znaczącą. Tu nie chcę się chwalić, tylko to jest taka powiedziałbym, obiektywna rzecz. Naszą organizację zakładały takie osoby jak Bronisław Komorowski, jak dotychczas senator i marszałek senatu Zbigniew Romaszewski, marszałek Bogdan Borusewicz i tak dalej, czyli można powiedzieć bardzo, bardzo prominentne osoby z różnych stron. Nie tylko wymieniam te osoby, no bo je rozpoznacie, innych nie rozpoznacie. Takim założycielem formalnym stowarzyszenia był Mirosław Chojecki, osoba, z którą mieliście spotkanie i pierwszym szefem tej organizacji. I tak, powiem szczerze, że te nasze kontakty są bardzo różne. My jesteśmy organizacją, która sobie postawiła być może zadanie niewykonalne, bo postanowiła, żeby nie biorąc pod uwagę podziałów politycznych, do naszej organizacji należały osoby, no mówiąc umownie, z PiS-u i z Platformy Obywatelskiej. I tak jest. I staramy się bardzo gorąco nie angażować politycznie, chociaż znaczy właśnie ze względu na to, że te nasze korzenie jesteśmy umocowani na dwóch korzeniach i żadnego nie chcemy stracić, czy na dwóch nogach i żadnej nie chcemy stracić, ale jest to, powiedziałbym, zadanie naprawdę karkołomne, bo jaka jest idea takiego stowarzyszenia jak nasze? Nie mówię o historii, bo w sprawie historii możemy się porozumieć stosunkowo najłatwiej, bo w naszej organizacji są reprezentowane w zasadzie wszystkie opozycyjne środowiska. Natomiast jeżeli wykonujemy naszą działalność związaną z wolnością słowa, to już mówiąc krótko, no naszym zadaniem jest patrzenie na ręce władzy. W związku z tym możemy być postrzegani przez część naszych kolegów ze stowarzyszenia, przez część naszych kolegów, którzy nie są w stowarzyszeniu, ale z nami sympatyzują, czy są nieformalnie członkami, jako organizacja, która się angażuje politycznie, prawda? No bo jeżeli patrzymy na ręce władzy, to siłą rzeczy, jeżeli władza robi coś niedobrego z wolnością słowa, tak jak to się działo też ostatnio często, to my władze przywołujemy do porządku, krytykujemy, organizujemy konferencje prasowe i stajemy się obiektywnie jakby przeciwnikami tej władzy. Ale tak jak mówię, nasza organizacja, i to jest rzecz, tak jak powiedziałem, cenna i karkołomna, stara się, żeby wszyscy opozycjoniści czuli się w niej dobrze. Jesteśmy taką instytucją, która pomaga przede wszystkim naszym kolegom, którzy są w bardzo trudnej sytuacji. My zakładając stowarzyszenie nie mieliśmy świadomości, ilu naszych kolegów
jest bez pracy, ilu naszych kolegów jest bez renty, bez emerytury, ilu naszych kolegów jest schorowanych i po prostu nie mają na te lekarstwa. I staramy się im po prostu pomagać w przeróżny sposób, organizując jakieś drobne fundusze i poszukując im jakiegoś zajęcia pracy. To są często ludzie tak przetrąceni przez ten los, przez swoją działalność w komunizmie, że dzisiaj kompletnie się nie potrafią odnaleźć. Nie potrafili się odnaleźć przez te 20 lat. No ale pomagamy im, tak jak mówię. I to jest i finansowa pomoc, i psychologiczna, i rzeczowa, i medyczna, jakieś staramy się wychodzić zasiłki dla tych osób, ale nie jest to łatwe. I myślę, że troszkę dzięki temu, że oni mają świadomość, że mogą na nas liczyć. Występujemy też o odszkodowania za więzienie czy za internowanie. Mamy prawnika, który ma stałe dyżury, który właśnie pomaga tym ludziom w różnych życiowych kolejnach. I dzięki temu, myślę, stowarzyszenie ma tak dobrą markę wśród dawnych opozycjonistów, bo staramy się właśnie działać bez względu na to, kto jaką ma legitymację partyjną. Nasi koledzy są, no, tak jak powiedziałem, te nazwiska zaangażowani bardzo w politykę, no ale my jako stowarzyszenie, organizacja, jako zarząd staramy się tej polityki trzymać daleko. Raczej nastawiamy się na wsparcie naszych kolegów, na upamiętnianie tego, co żeśmy dobrego dla Polski zrobili. No i chyba tyle na razie. Mhm. To zapraszam ze szkoły pana Mełecha. Stowarzyszenie Wolnego Słowa wysłało listy do pana premiera Donalda Tuska. Jak on na nie zareagował? Ale który? Bo tych listów było dużo. Chodzi o jakiś konkretny list? Nie, ogólnie. Jaka była jego reakcja? No więc powiem w ten sposób. Rzeczywiście my mamy dosyć bogatą korespondencję z panem premierem. Ta korespondencja dotyczyła różnych spraw. Ale takim właśnie dla nas ważnym wątkiem była kwestia naszych kolegów, którzy są w trudnej sytuacji. To była kwestia takiej specjalnej ustawy, żeby objąć pewną opieką socjalną osoby, które po prostu nie wypracowały emerytury, nie mają podstaw do tego, żeby brać zasiłek. A jak biorą jakieś tego typu świadczenie, to jest to rzędu, nie wiem, 300, 400, 500 zł, to przy ich stanie zdrowia to w ogóle nie jest możliwe, żeby z tego przeżyć. Występowaliśmy wielokrotnie do pana premiera w sprawie tej ustawy. No i niestety z przykrością muszę powiedzieć, że odpowiedzi nie dostawaliśmy na nasze listy. No ale takie jest życie. My w naszych wysiłkach i tak nie ustajemy i będziemy zabiegać, żeby można było wreszcie tym ludziom, którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj możemy rozmawiać tak swobodnie, żeby tym ludziom zapewnić naprawdę takie, powiedziałbym, elementarne poczucie godności i zabezpieczyć ich egzystencję na elementarnym poziomie, żeby naprawdę oni. Bo oni, to też jest taki rodzaj człowieka, który nie przyjdzie i nie poprosi. To my często dowiadujemy się, że już nie mają prądu, nie mają, nie wiem, no, czynsz niepłacony, grozi eksmisja, już nie mówiąc o lekach i tak dalej, nie ma co jeść. No my się dowiadujemy właśnie poprzez różne nasze kontakty, bo oni przyjdą do nas i nie poproszą o pomoc. I my też nie będziemy w stanie wszystkim osobom dopomóc. To są osoby często na prowincji, w Polsce, gdzieś daleko, w małych miasteczkach. I jeżeli nie będzie takiego rozwiązania globalnego, ustawowego, no to tak naprawdę jakbyśmy okazywali tym ludziom grubą niewdzięczność. Bo żeby było jasne, my nie chcemy przywilejów żadnych, prawda? Bo to w ogóle nie było w naszym etosie.
My chcemy tylko, żeby ludzie, którzy nie mają innego tytułu świadczenia, nie mają, bo tak jak mówiłem, tam były łamane kariery, tam były okresy więzienia, no, takie życiorysy niekonwencjonalne, zawodowych działaczy, zawodowych rewolucjonistów, o tak to chyba najlepiej wyrazić, to jak nie będzie takiego rozwiązania, które no, dla budżetu, powiedziałbym, jest kompletnie obojętne, bo tych ludzi nie ma, nie wiem, setki tysięcy, to są może setki tych najbardziej, w najbardziej poważnym stanie, setki, może nie wiem, 1000, 2000, no, żeby oni dostali takie świadczenie po prostu, które pozwoli im godziwie żyć, bo im się to po prostu należy. No ale tak jak mówię, nie dostaliśmy w tych sprawach odpowiedzi, nie dostaliśmy też takich odpowiedzi w sensie materialnym, to znaczy projekty ustaw, które w Sejmie spoczywały, również te wysłane przez rząd pana premiera Tuska, niestety nie były procedowane, były wstrzymane. No i to dla naszego środowiska, powiedziałbym, no, nie jest sympatyczne. Zapraszam. To ze szkoły pani Agaty chyba, tak? Tak, ze szkoły pani Agaty, a potem pana Skibińskiego. Czekał pan, aby otrzymać odznaczenie od prezydenta? Jeszcze raz początek, bo nam chciało coś. Czy nie jest pan zawiedziony, że tak długo czekał pan, aby otrzymać odznaczenie od prezydenta? Nie, nie, słyszeliśmy. Słyszeliśmy, tak, tak, dziękuję. Odpowiem w ten sposób. Ja akurat nie. To jest dla mnie bardzo, był to ważny moment, ale... Ale właśnie, przepraszam, znów musimy wrócić do okrągłego stołu. Dlaczego? Dlatego, że to właśnie okrągły stół, przez to, że został zawarty kompromis, spowodował, że nie było takiej oceny i stanu wojennego, i tej naszej przeszłości, takiej oceny czarno-białej. To jest dobre, to jest złe. Było takie wrażenie, że z jednej strony są ci dobrzy, fajni opozycjoniści, a z drugiej strony ci fajni, dobrzy ludzie z partii komunistycznej, pan generał, który stoi na czele służby bezpieczeństwa i milicji, który nas zamykał, bił, torturował. No to w ogóle jest takie fajne pojednanie, prawda? I w związku z tym nikt nie myślał o tym, żeby podziękować ludziom, którzy tak naprawdę do tej wolności i niepodległości doprowadzili. Wtedy powstał taki fałsz w ocenie naszej przeszłości. Fałsz, który prowadził do tego, że czasami tylko wyjątkowe osoby były nagradzane, takie osoby jak wspominany Jacek Kuroń, wielka postać, naprawdę wielka postać najnowszej historii polskiej, jak Karol Modzelewski, jego taki współtowarzysz z działalności opozycyjnej, czy Jan Józef Lipski, też wielka postać, zapomniana bardzo, bardzo zapomniana. Wielka postać, taki można powiedzieć świecki, święty polskiej opozycji, bo przecież opozycję tworzyli ludzie wierzący i niewierzący. On był akurat człowiekiem niewierzącym, ale był taką osobą, która kierowała się wartościami i właśnie nazywaliśmy go świeckim, świętym. No i to były jakieś wyjątki, można powiedzieć. Nikt nie myślał o tym, żeby tym ludziom podziękować, bo może tutaj jedno wyjaśnię. Te ordery są czymś tak czysto symbolicznym. Za tym, nie wiem, nie kryje się żadna wartość materialna, czy żadne, nie wiem, dodatki. To jest absolutnie czysty, żywy symbol, powiedziałbym,
to ma charakter takiego podziękowania ze strony państwa dla wybitnych obywateli. Dla wybitnych obywateli z różnego powodu, bo ktoś może być znakomitym naukowcem, sportowcem itd., itd. I akurat ci ludzie, którzy teraz od początku kadencji nieżyjącego już prezydenta Lecha Kaczyńskiego zaczęli dostawać odznaczenia, no to byli ci ludzie, którym te odznaczenia naprawdę należały się już po 1989 roku. Dlaczego tak się stało? No to chyba jest, myślę, dla nas oczywiste. Po pierwsze dlatego, że Lech Wałęsa, jak był prezydentem, no to byliśmy wtedy w stanie transformacji, jeszcze porozumienie Okrągłego Stołu było gorące, więc nie bardzo było wiadomo, jak to wszystko się będzie toczyło, działo, poza tym byliśmy zajęci transformacją systemu. A później był pan prezydent Kwaśniewski, który po prostu reprezentował niejako drugą stronę medalu, prawda? Czyli teoretycznie stronę, która też, nie wiem co prawda w jaki sposób, dążyła cały czas do zmiany systemu, no i był bohaterem tej drugiej strony, prawda? Tym, który zasiadał z nami do Okrągłego Stołu i rozmawiał. A zapomniano właśnie o tych tysiącach bohaterów, tych bezimiennych bohaterów. Bo takie postacie jak Adam Michnik, prawda, czy jak Jacek Kuroń, to są takie postacie, które zostaną w historii Polski. Na kartach podręczników będzie się o nich pisało. Natomiast te odznaczenia miały znaczenie dla osób, które poświęciły swoje życie na walkę z komunizmem. I oni nic często nie wygrali na tym. Po prostu stali się zwykłymi ludźmi, którym się wiedzie lepiej albo gorzej. Wielu się wiedzie gorzej. I to, że przypomniano sobie o nich i że w taki sposób im podziękowano, to naprawdę wielka sprawa. Ja byłem świadkiem ogromnie wielu wzruszeń robotników, prostych robotników, no ludzi, którzy nie spodziewali się, że państwo, bo prezydent dziękuję w imieniu nas wszystkich, w imieniu narodu, w imieniu państwa, wreszcie im podziękuję. Prawda? Bo oni się nie spodziewali przecież, że walcząc wtedy, no walczą jakieś odznaczenia, nagrody, nie wiem, specjalne emerytury, nie. Oni walczyli o wolną Polskę, o to, żebyśmy dzisiaj normalnie mogli żyć, żeby nie było tego absurdu, który nas otaczał. Ale to naszym obowiązkiem, obowiązkiem państwa, narodu, było im podziękować. I ja się ogromnie cieszę, że no, po latach, bo prawie po 20 latach to się dokonało i dokonuje. Cały czas się dokonuje, bo prezydent Komorowski również stara się do tych ludzi dotrzeć. No i to jest wielka rzecz. Jedna jest smutna ogromnie, że bardzo, bardzo wielu z naszych kolegów dostaje to znaczenie pośmiertnie. Ponieważ nie zaczęliśmy tego robić od początku wolnej Polski, to duża część z naszych kolegów tego nie doczekała i to jest, myślę, ważne, że pamięta się o rodzinach tych ludzi, że dostają pośmiertne odznaczenia, no ale można powiedzieć, że Rzeczpospolita o nich zapomniała. Mhm. I ze szkoły pana Skibińskiego zapraszamy hełm. Chciałabym jeszcze poruszyć temat Unii Pracy. Wiemy, że był pan jednym z jej założycieli. Ciekawi nas, co wpłynęło na to, że zainicjował pan takie działania. To bardzo ciekawe pytanie. I teraz to jest takie pytanie, na które mógłbym odpowiadać bardzo długo. Zastanawiam się, jak odpowiedzieć w miarę krótko, żeby to było dla was zrozumiałe. Bo nie wiem, pewnie nie znacie genezy Unii Pracy, w ogóle nawet nie macie żadnego wyobrażenia, że Unia Pracy jeszcze istnieje.
i że dzisiaj to jest taka trochę przybudówka Sojuszu Lewicy Demokratycznej. W sensie takim, powiedziałbym, instytucjonalnym formalnie istnieje, ale generalnie jest to już tylko, można powiedzieć, wydmuszka. To już nie jest żadna partia, ugrupowanie. My Unię Pracy zakładaliśmy w specyficznym okresie, w roku 1992, w okresie, kiedy transformacja przeżywała trudne chwile, kiedy właśnie były te miliony bezrobotnych, kiedy mieliśmy świadomość, my ludzie o wrażliwej, o wrażliwości lewicowej, bo no, zakładali to ludzie lewicy związani z Solidarnością, tacy jak Zbigniew Bujak, legenda podziemia Solidarności, człowiek, który się ukrywał najdłużej ukrywający się przywódca podziemny Solidarności, 5 lat w podziemiu, poszukiwany przez Służbę Bezpieczeństwa, najbardziej poszukiwany człowiek w Polsce. Ryszard Bugaj, wybitny ekonomista, twórca programu Solidarności z roku 81, podczas pierwszego krajowego zjazdu. No i wielu, wielu innych, ale też zakładali u mnie pracy, bo to był taki nasz patent, żeby wyrywać lewicowość postkomunistom, czyli Sojuszowi Lewicy Demokratycznej, umownie rzecz biorąc, bo oni zmieniali nazwę. Chcieliśmy im wyrwać tę etykietkę lewicy, bo uważaliśmy, że Sojusz Lewicy Demokratycznej nie jest żadną lewicą, co zresztą dzisiaj widać, bo to jest żadna lewica, to jest partia, która, przepraszam, przeszkadzają nam, to jest partia interesu, partia uwłaszczona na majątku po byłej partii komunistycznej. I my chcieliśmy założyć po prostu ideową partię lewicową, dlatego zgodziliśmy się, żeby w jej skład weszły też osoby, które musiały cechować, mogły być w PZPR-ze wcześniej, czy w partii komunistycznej, ale nie mogły pochodzić z aparatu partyjnego, nie mogły pełnić żadnych funkcji istotnych w tej partii, po prostu mogły być szeregowymi członkami tej organizacji. I tak się stało, że właśnie kilka takich osób i nurtów, powiedziałbym, z tego obozu do nas się przyłączyło i tak powstała Unia Pracy. Tam między innymi, tu myślę, że znacie osobę, był pan Tomasz Nałęcz, który no dzisiaj jest doradcą prezydenta Komorowskiego. No i nasz patent, mówiąc krótko, polegał na tym, że chcieliśmy wymiksować konkurencję, która się nazywała Sojusz Lewicy Demokratycznej, a która według naszej oceny i zgodnie z naszą oceną programu, który SLD miało, ze sceny politycznej. Chcieliśmy, żeby prawdziwą lewicą, lewicą, która sięgała korzeniami właśnie do Polskiej Partii Socjalistycznej, do tych szczytnych i ważnych lewicowych wartości, była Unia Pracy, a nie fałszywa lewica, jaką była i jest SLD w sumie. Bo to nie jest partia, która powiedziałbym, poważnie jest przywiązana do jakiegoś programu. No, partia lewicowa, która raz mówi o tym, że może być podatek liniowy, innym razem mówi coś innego, no to jest to totalnie absurdalne. I chcieliśmy to zrobić. Weszliśmy do parlamentu w 1993 roku. Byliśmy zachęcani, bo wtedy po raz pierwszy postkomuniści, czyli SLD, doszło do władzy wolnej Polsce w demokratycznych wyborach oczywiście. Zaproszono nas do tego, żebyśmy wzięli udział w rządzie. No i mieliśmy taki dylemat, prawda, no bo społeczeństwo spodziewało się, że do tego rządu wejdziemy, ale my powiedzieliśmy, ok, wejdziemy do rządu, jeżeli ten rząd będzie miał lewicowy program. Postawiliśmy kilka warunków, które ten rząd miał realizować, takich lewicowych. SLD się na to nie zgodziło. My rozdawaliśmy takie porozumienie międzypartyjne, w zasadzie koalicję zawiązaliśmy,
ale ostatecznie nie weszliśmy do rządu i, tego rządu nie poparliśmy. Wtedy rząd tworzył SLD z PSL-em, dzisiaj koalicjantem Platformy. Ale co istotne, znaczy myślę, że o czym rzadko się mówi, a to jest historyczne dokonanie Unii Pracy, ponieważ SLD wcale nie był zwolennikiem przystąpienia do NATO i do Unii Europejskiej. Oni szukali jakiejś trzeciej drogi, jakiejś finlandyzacji, czegoś takiego, co by nie angażowało Polskę za mocno właśnie w kierunku zachodnim, czyli NATO i Unia Europejska. I to my wymusiliśmy, żeby w tym naszym dokumencie, który mieliśmy wspólnie podpisać i którego podpisania odmówiliśmy, żeby SLD wyraźnie podpisało się pod strategicznym celem naszej polityki, czyli wejściem do NATO i wejściem do Unii Europejskiej. Czyli tak naprawdę SLD nie mówi do końca prawdy, że to im zawdzięczamy to wejście, bo akurat za ich kadencji się to stało. To Polska w jakimś sensie zawdzięcza Unii Pracy, bo my wtedy twardo wymagaliśmy na SLD, żeby te rzeczy zostały zapisane jako program ich rządu. I tyle, do konkurencji przegraliśmy. Tą konkurencję przegraliśmy w 1997 roku, nie weszliśmy do parlamentu, później próbowaliśmy jeszcze Unię Pracy reanimować, no ale powiedzmy sobie szczerze, eksperyment się nie udał, pacjent zmarł, chociaż niektórzy uważają, że jeszcze Unia Pracy istnieje, a to już jest absurdna karykatura, taki można powiedzieć podnóżek SLD, to już nie jest żadna partia. Mhm. Dobijamy do finału. Czy jeszcze jakieś pytania? Jeszcze widzę pytanie ze szkoły pana Kopciucha. To zapraszam, to będzie ostatnie pytanie. Czy przyjaźnie z czasów Solidarności i NZS przetrwały pomimo czasu? Czy co przetrwało do przyjaźń. Okay. Tak. Na to pytanie najkrócej mogę odpowiedzieć tak, choć nie wszystkie. No samo stowarzyszenie troszkę ma taki charakter, prawda, że zaczęliśmy się gromadzić jako osoby, które się znają wzajemnie, więc na to grono takie najbliższe w tej organizacji się znalazło. I można powiedzieć, no mamy nieustający, stały, może nawet za częsty kontakt. Często się spieramy, różnimy, no tak jak to normalnie. Natomiast jest też wiele, wiele przyjaźni i wielu znajomych, z którymi nie mamy kontaktu. I to myślę nie dlatego, że... Znaczy inaczej powiem. Dlatego nie mamy z nimi kontaktu, ponieważ oni nie chcą kultywować i wracać do swojej przeszłości. Uważają, że w 1989 roku zakończył się pewien okres ich życia i to trzeba po prostu już włożyć na kartę historii. To jest zamknięty rozdział i koniec. I podjęli innego rodzaju wyzwania, innego rodzaju działalność, mają innych znajomych, mają innych przyjaciół. I w związku z tym siłą rzeczy ten kontakt między nami no, nie jest tak bliski i gorący. No, czasami jakoś mailami się wymienimy, czy jakoś tak. Oni nawet są często członkami stowarzyszenia, ale tylko tak formalnie, no bo fajnie być w takim stowarzyszeniu, gdzie tylu ważnych ludzi się znajduje, bo oni myślą, no, że może kiedyś to się do czegoś przydać, chociaż tutaj akurat bym na to nie liczył, bo takich wpływów wielkich na sprawy nie mamy. I to są właśnie dwa rodzaje postaw. Jedna taka, która chce, żebyśmy przypominali, pamiętali, spotykali się, obchodzili, nie wiem, jajeczko, śledzika, robili imprezy, różne spotkania po latach.
a inni po prostu tego nie chcą, bo uważają, że dzisiaj są zupełnie inne wyzwania, inne sprawy są ważne i chcą się zajmować współczesnością, a nie przeszłością. Ja powiem szczerze, sam jestem taki troszkę rozpięty między tymi dwoma postawami, bo w momencie, kiedy zaangażowałem się w politykę, to też ten sposób myślenia nie był mi obcy. Uważałem, że jak się angażuję w politykę, to w zasadzie cała ta moja przeszłość odwieszam na kołku i zajmuję się zupełnie czymś innym, bo inne są wyzwania czasu, w którym żyjemy obecnie. No ale okazało się, że również ta moja działalność pokazała, że nie da się tego tak na kołku odwiesić, że ta wspólna przeszłość jest ogromnie ważna, że ten taki etos kombatancki jest naprawdę szalenie istotny. I powiem tak, że przegrana Unii Pracy również polegała na tym, że tam były te dwa korzenie. Czyli był korzeń solidarnościowy i korzeń, można powiedzieć, właśnie ludzi wywodzących się z PZPR, mimo tego, że to jakieś były mało ważne osoby w tamtej partii. Ale okazało się, że my nie jesteśmy w stanie się zintegrować, że mamy inaczej oceniamy ten dzisiejszy świat, inny mamy system wartości. No w zasadzie wszystko mamy inne, że ze sobą się źle czujemy. Czyli można usiłować, ale wydaje mi się, że szczególnie te osoby, które czynnie działały w opozycji, no to jest takie przeżycie, to jest tak niepowtarzalne przeżycie, że to nas łączy i będzie łączyło już do końca. Znaczy to jest coś takiego, że ja mogę spotkać kolegę, którego nie widziałem 30 lat, a z którym coś kiedyś mocno robiłem, no i to będzie mój przyjaciel, bo ja mam do niego 100% zaufanie. Jeżeli wtedy się sprawdził, to i na pewno dzisiaj to zrobi. A powiedziałem, do tej drugiej strony takiego zaufania nie mam, zwyczajnie nie mam. Także mamy te kontakty, czasami tak jak mówię, rzadko. Ale jak się widujemy, to jest tak jakby to było wczoraj. Kończymy z pytaniem o przyjaźń i o różne refleksje na temat przyjaźni. Dziękuję, ja dziękuję bardzo panu Wojciechowi Borowikowi. Widzimy się za tydzień w środę o 10:00, zdaje się, a szczegółowe informacje jeszcze wyślemy wam mailem. No i cóż, do usłyszenia za tydzień.